Jeżeli poszukujecie wygodnych, lekkich butów taktycznych, które sprawdzą się zarówno do odzieży militarnej, ale również do użytku codziennego, to to wideo jest właśnie dla Was, ponieważ w nim pokażemy buty Pentagon Scorpion V2. Zanim jednak opowiem Wam o tych butach, przypominam Wam, że aby być na bieżąco z wszystkim tym, co dzieje się z naszymi produkcjami wideo, wystarczy, że zasubskrybujecie nasz kanał na YouTube. Pentagon Scorpion V2 występują w dwóch wersjach kolorystycznych. W wersji czarnej i w wersji kojotowej. Te wersje właściwie nie różnią się od siebie oprócz jednego elementu budowy, o czym za chwilę Wam opowiem, kiedy będę opowiadał o budowie ich cholewki. Czarna wersja Skorpionów V2 ma cholewkę wykonaną ze skóry licowej, która została połączona z nylonową siatką. Natomiast w wersji kojotowej skóra licowa została zastąpiona przez zamsz. Buty te występują w aż trzech wersjach wysokości. Mamy zatem wersję 8-calową, gdzie cholewka ma wysokość 20 cm, wersję 6-calową, gdzie cholewka ma wysokość 15 cm. Możecie również kupić u nas wersję półbutów. Nylonowa siatka, a także otwory wentylacyjne odpowiadają za cyrkulację powietrza, co zapewnia komfortowe użytkowanie nawet przez długi czas. Cholewka buta została zakończona wysokim kołnierzem, dzięki czemu stawy użytkownika są zabezpieczone przed urazami i kontuzjami. System sznurowania został wyposażony w przelotki, dzięki czemu rozsznurowanie i zasznurowanie tych butów jest bardzo proste i może być bardzo szybkie, co pozwala na szybkie zdjęcie bądź założenie buta. Wewnątrz buta znajduje się miękka i oddychająca wkładka, która dostosowuje się do stopy użytkownika. A teraz kilka słów na temat podeszwy. Podeszwa butów została wykonana z gumy EVA i wyposażona jest w uniwersalny bieżnik. Jest sprężysta, przyczepna na różnego rodzaju nawierzchniach, a także nie wchodzi w reakcję z olejami. W tym bucie za zabezpieczenie przed kontuzjami palców użytkownika odpowiada dodatkowa warstwa materiału, a także nadlana warstwa gumy z podeszwy. Buty zostały wyposażone w membranę HydroGuard, która zabezpiecza stopy użytkownika przed przemoczeniem. Dla kogo przeznaczone są buty Pentagon Scorpion V2? Tak jak powiedziałem na początku, są to buty taktyczne. Sprawdzą się podczas działań zarówno w terenie, ale również w przestrzeni miejskiej. Dodatkowo można ich na przykład użyć do turystyki, a także do użytku codziennego. To tyle o tych butach, a ja na zakończenie oczywiście przypominam Wam o odwiedzaniu naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter.